Kasiu, jakim ojcem jest Arkadiusz Jakubik? Jest trochę takim ojcem, jakim jest człowiekiem w ogóle Arek. Jest opiekuńczy, jest kochający. Ma takie swoje wartości, swoje jakieś zasady, których nie przekracza. Stara się pilnować w domu określonych reguł i zasad, żeby prawda, ten dom bez matki jednak, która pracuje za granicą, jakoś trzymał się w ryzach, no ale te jego córki, szczególnie Hania, troszkę tak się wymykają spod tej jego opieki. No właśnie, opowiedz o swojej bohaterce, o Hani, bo to taka chyba bardziej głośniejsza, bardziej atencyjna siostra. Tak, ta dziewczyna potrafi namieszać. Hanka jest na pewno taka trochę zbuntowana. Wydaje mi się, że ona myśli, że jest już dorosła, chce mieć wszystko pod kontrolą, w ogóle nie bierze sobie, nie chce słuchać się innych ludzi. Na pewno właśnie stara się już robić wszystko na własną rękę. I taka jest zdystansowana i mam wrażenie, że próbuje pokazać, że nic jej nie dotyka, ale w pewnym momencie wydarzają się w jej życiu takie rzeczy, które powodują, że cały ten jej system wartości, cała ta jej tożsamość w ogóle ulega w gruzach, zupełnie. To już nie ma znaczenia, te jej stroje, makijaż, to jej już zupełnie nie pomaga i musi tę tożsamość zbudować zupełnie od nowa. No właśnie, jak ona odnajdzie się w tej nowej rzeczywistości? Jej siostra zaginęła, więc tak naprawdę ona zostaje kompletnie sama, bo nie, z jednej strony jest ojciec, jest matka, ale oni są tak jakby w innym świecie. To prawda, Hania zostaje totalnie sama w obliczu wydarzeń, które się dzieją, bo tak jak mówisz, oczywiście mi się wydaje, że to gdzieś w gruncie rzeczy jest kochająca się rodzina, ale targają nimi tak silne emocje, że po prostu gdzieś w pewnym momencie wszyscy stają się wrogami wszystkich. Jest w tym Hanka, która spotkała się nie tylko z zaginięciem siostry, ale też z innymi wydarzeniami, które dołożą jeszcze jej więcej emocjonalnych zmagań. Więc myślę, że jest jej ciężko, jest w tym sama, czuje, że ojciec się od niej odwrócił, czuje, że matka się od niej odwróciła, czuje brak zaufania, dodatkowo też przyjaciółka Sati jest pogrążona nawet w swoich własnych jakichś smutkach i rozterkach mierzy się ze swoją własną tragedią, więc Hanka czuje się tak naprawdę sama. Jedyną postacią, która myślę zbliży się trochę do Hani, będzie Maciek. Podejrzewam, że jest to już kwestia, nad którą się zastanawiałaś na poziomie przygotowywania się do tej roli czytania scenariusza, a mianowicie twoja relacja, a właściwie relacja twojej bohaterki z Arielem. Ona naprawdę go kochała, czy może to było takie po prostu zauroczenie, gdzie poczuła się dotknięta tym, że Ariel pokochał jej siostrę? Ja myślę, że Hania naprawdę go kochała i myślę, że gdzieś pewnie na początku on kochał też ją, tylko że to była relacja bardzo toksyczna i nie tylko toksyczna ze strony Ariela, że to on był jakiś przemocowy w stosunku do Hani, tylko Hanka gdzieś też jako młoda dziewczyna pełna różnych emocji targających nią, dorastająca, też była przemocowa w stosunku do niego, więc to była taka relacja po prostu, że raz się kochali, raz się nienawidzili i gdzieś to w pewnym momencie przestało działać. Co dla ciebie było najbardziej ekscytujące, gdy po raz pierwszy przeczytałaś scenariusz serialu? Bo ja już, no wiem, pierwszy odcinek niewiele mówi tak naprawdę, ale już on pokazuje, że fajnie miesza się dramat rodzinny z kryminałem, ale jednocześnie też bardzo dobrze, że jest to przedstawione, bo to jest coraz aktualniejsza kwestia, a mianowicie to tło społeczne, że tutaj ojciec samotnie wychowuje córki, a matka musiała wyjechać za granicę, żeby ciężko zarabiać pieniądze. Najbardziej ekscytujące po przeczytaniu scenariusza wydaje mi się tak jakby trochę na razie odkładając fabułę na bok, było dla mnie na pewno to, bo już czytając scenariusz wiedziałam, kto będzie grał moich rodziców, że będę grała z Arkiem Jakubikiem i Mają Ostaszewską, co w ogóle było dla mnie nawet w najśmielszych marzeniach nie do pomyślenia, że ja, Kasia Gałązka z małego miasta, nagle będę mogła spotkać się z ludźmi, których po prostu podziwiałam przez
całe swoje życie na ekranach telewizorów i kin i po prostu nawet nie marzyłam, że się z nimi spotkam, więc to było na pewno najbardziej ekscytujące. A jeśli chodzi o taką warstwę fabularną, to na pewno złożoność tej postaci Hani, która przechodzi ekstremalną przemianę tak naprawdę. Spotyka się z taką traumą, która po prostu wywraca ją na drugą stronę. I myślę, że to było dla mnie ekscytujące pod kątem takiego właśnie wyzwania aktorskiego, bo myślę, że to było największe wyzwanie aktorskie dla mnie do tej pory na ekranie na pewno. Mam wrażenie, że w ostatnich latach polskie kino i polska telewizja miała ogromny problem z tym, żeby przedstawiać nastolatków na ekranie. Że to było w wielu produkcjach szalenie nieautentyczne, szalenie źle wyglądające. Widać było, że po prostu reżyser w jakimś tam wieku przedstawia swoje wyobrażenie na temat młodzieży. Jak to będzie w waszym przypadku? Bo już trochę rozmawiałem o tym właśnie z Maćkiem Usiałem i pytałem o to, czy mogliście na przykład ingerować w scenariusz, gdy słyszeliście, że jakieś dialogi kompletnie nie brzmią. Tak. Praca w ogóle z Łukaszem Kośmickim to była wymarzona praca, powiem szczerze, bo Łukasz zawsze był tak w ogóle przygotowany, a jednocześnie tak jakoś wyluzowany, ale nie czułam się, że ja nie jestem zaopiekowana. Ja czułam, że on dokładnie wie, co robi, ale dawał nam jakąś taką przestrzeń do działania. Mogliśmy ingerować w scenariusz już na poziomie prób, gdzie też był z nami Kacper Wysocki, autor scenariusza, więc jakoś tak wszyscy razem myśleliśmy nad tym i Łukasz zawsze był otwarty. Nawet na planie, jak chciałam coś zmienić w ostatniej chwili, to wysłuchał tego i często właśnie się na to zgadzał. A też a propos tej autentyczności postaci tych młodych, to myślę, że oprócz tego, że Łukasz pozwalał nam ingerować w scenariusz, to również prosił nas, żebyśmy, że tak powiem, nie chciał od nas takiego silnego postaciowania, że nie mówił nam, macie być tacy i tacy, tylko cały czas prosił nas, żebyśmy grali jak najbliżej siebie, że liczy się właśnie ta prawda, że nie mamy budować jakiegoś sztucznego obrazu, nie wiem, młodzieży obecnie, który on sobie wymyślił, tylko mamy to robić po prostu tak z serca i mam nadzieję, że to się, że to przejdzie przez ekran. Wydaje mi się, że tak będzie. Właśnie, jeszcze odwołując się do tego postaciowania, opowiedz o swojej ekranowej relacji oraz tym, jak to wyglądało na planie z Matyldą. Czy jakoś konfrontowałyście swoje wizje bohaterek, no bo jednak tam musiało iskrzyć mocno na ekranie. Tak, to w ogóle z Matyldą to było śmieszne, bo już jak pojawiłam się na castingu na, nie wiem, tam drugim czy trzecim etapie, bo na początku byłam sama castingowana, bez siostry, bez nikogo. No ale później wiedziałam, że mamy grać w parach, będę grała z jakąś partnerką i weszłam już do studia. I było tam wiele dziewczyn i po prostu zobaczyłam Matyldę i mówię, Boże, będziemy grały razem, po prostu będziemy grały razem, nie wiem, zobaczyłam siebie w niej, mimo że identyczne na pewno nie jesteśmy, ale jakoś od razu tak poczułam z nią dobrą energię i super się z nią grało. W ogóle Matylda jest młodsza ode mnie, też jak ona była na planie, to po prostu widziałam, ona tam teraz już jest w szkole teatralnej, ale jeszcze zaczynając pracę na planie nie była i nie miała w sumie doświadczenia też przed kamerą i po prostu widziałam, jak ona chłonie jak gąbka to co mówi do niej reżyser i jak elastyczna jest. Więc to było też ciekawe obserwowanie jej w pracy i na pewno jakoś to też było dla mnie inspiracją. Myślę, że nawzajem się jakoś tak wspierałyśmy w kreowaniu tych postaci, chociaż nie miałyśmy tych scen aż tak bardzo dużo, więc każde spotkanie z Matyldą było jakieś ważne dla mnie. Czego widzowie mogą spodziewać się po serialu Klangor? Myślę, że widzowie mogą spodziewać się zszarganych nerwów. Ja zawsze mówię, że to po prostu nie będzie serial dla ludzi o słabych nerwach, bo ten serial niczego nie ukrywa, nie pokazuje niczego przez różowe okulary niestety. Po prostu ścieramy się, zderzamy się właściwie z brutalną rzeczywistością tego ciemnego, wilgotnego świata nadmorskiego, gdzie wszędzie dookoła jest woda, te lasy, mamy jakieś takie poczucie wyobcowania. To nie jest kolejny serial kryminalny, gdzie akcja rozgrywa się, nie wiem, w Warszawie i mamy super, nie wiem,
prawników, ładne samochody, ładnych, nie wiem, ludzi, kostiumy i garnitury, tylko po prostu wchodzimy w jakiś taki mętny takie środowisko, które się tak w sobie dusi i te problemy ich się pojawiają i oni muszą się z nimi jakoś tam zderzać, więc myślę, że ten świat bardzo wciąga i że widza też wciągnie. To już na sam koniec, bo nie mogę o to nie zapytać. Ile prawdy jest w stwierdzeniu, że twój rocznik w Akademii Teatralnej był jednym z najlepszych? No bo Vanessa Aleksander, Aleksandra Boroń, Zuzanna Sapurznikow, Konrad Szymański, no Katarzyna Gałąska, Maja Szopa, Marta Sutor. No, jak wspominasz ten czas? Bo ja pamiętam wasze spektakle. No, byłeś na naszych spektaklach, naprawdę? Spektakle Agaty Dudy Graczną wspominam tak, do dzisiaj. Tak, no ja też wspominam. Są, wiesz, to były aktorskie petardy. Boże, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło, że tak mówisz i nieskromnie powiem, że coś w tym jest, że słyszałam takie opinie i od profesorów, i od ludzi w szkole, od starszych i młodszych roczników, że po prostu gdzieś ten nasz rok był dosyć wyjątkowy. My byliśmy dużymi indywidualistami i często mieliśmy ze szkołą jako instytucją na bakier, nie wiem, czy byliśmy do końca lubiani i przestrzegaliśmy wszystkich zasad. Ale na pewno jestem dumna z moich kolegów i z lubością i z miłością na nich patrzę i oglądam, chodzę do teatru.